Wartość wyrażenia takiego jest równa. No i co tu musimy zrobić? Trzeba popatrzeć na odpowiedzi ABCD i tam mamy, że są same trójki. No to już wiemy, że trzeba to nasze wyrażenie przedstawić w postaci potęgi o podstawie 3. Więc co mamy? Więc co my tu mamy? 3 do potęgi 6 razy 9 do minus drugiej i to wszystko do 1 drugiej. Podzielone przez 27. To się równa. 3 do 6 razy 3 do drugiej i do minus drugiej podzielone przez 3 do trzeciej i do 1 drugiej. To się równa. 3 do 6 razy 3 do minus czwartej. Zaraz zaznaczę dlaczego. 1 druga przez 3 do trzeciej. Tutaj mam 2 razy minus 2. Dlaczego? Bo potęgę potęgi mnożymy. I stąd nam się wzięła ta minus czwórka. I kontynuujmy. To się równa. 3, 6 plus minus 4 i do 1 drugiej. Przez 3 do trzeciej. Więc mamy tak, 3, 6 minus 4 jest 2 i mamy potęgę potęgi, czyli razy 1 druga. Od razu zróbmy. Przez 3 do trzeciej to się równa. Dwójki nam się poskracały i zostało nam 3 do potęgi pierwszej przez 3 do trzeciej. Czyli mamy 3 do pierwszej minus 3 równa się 3 do minus drugiej. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Dlaczego tu był minus? Bo tu mamy dzielenie. Pamiętaj, że kreska ułamkowa oznacza dzielenie. No idziemy do kolejnego zadania. I tak. Tutaj wrzucę film o przypominajce potęgowej. Ale teraz mamy co innego do roboty. Mianowicie liczbą przeciwną do takiej liczby jest liczba. I tak. Jak mam liczbę A, liczba przeciwna, liczba odwrotna. To liczba przeciwna to minus A, a odwrotna to 1 przez A. I tak. Więc jak mam liczbę 1 podzielone przez 5 minus 2 pierwiastek z 5, to przeciwna, no to daje minus przed to, no nie? No i patrzę i nie ma takiego wyniku. No i się popsuło wszystko. Jak to działa? Spójrzmy od razu na konkretny przykład. No, jak mam 6 podzielone przez minus 2, to mam minus 3, no nie? Jak jest minus 6 podzielone przez 2, to mam minus 3. I co to znaczy? Pamiętamy, że ten nasz ułamek oznacza dzielenie. Czyli jak mam minus 1 przez 5 minus 2 pierwiastki z 5, to co ja otrzymuję? To ten minus tutaj może mi wskoczyć albo do góry, albo na dół. Dlaczego? No tutaj właśnie dlatego. To wynika z własności działań. I pierwszy przypadek zróbmy, że ten minus skoczył nam na górę. Czyli mam minus 1 przez 5 minus 2 pierwiastki z 5. Jak nam ten minus skoczy tu, to mamy 1 przez minus 5 minus 2 pierwiastki z 5. I wtedy co otrzymuję? 1 przez minus 5 plus 2 pierwiastki z 5, a to się równa 1 przez 2 pierwiastek z 5 minus 5. No i teraz musimy poszukać odpowiedzi, czy jest taka w odpowiedziach, czy taka. Minus 1 na górze i do dnia to odpada. 1, tak, odpowiedź B będzie odpowiedzią poprawną. To nie jest poprawne, bo tu mamy minus na górze. Za dużo minusów, no i to też nie. To by było odwrotne. Więc odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną.
tutaj, no właśnie tutaj jest ta taka baza, no nie? Te wszystkie działania się toczy to za nami i goni nas. I kolejne zadanie. 120% pewnej liczby jest równe 480. 75% tej liczby nie wiemy. To razy to, to razy to. 120x równa się 75 razy 480. A gdzie mój kalkulator? Dobra. Mam. Titirititit. I 75 razy 480. No tak, 120x równa się 36 tysięcy. Dzielimy to na 120. X równa się 300. Kolejne zadanie za nami i kolejne przed nami. Cięciwa dzieli łuk na dwa okręgi w stosunku 5 do 7. Czyli co to znaczy? Dobra. Mam okrąg. Tu mam środek. I tak. I mamy raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Powiedzmy, że to jest wszystko równe, ok? A tu mam raz, dwa, trzy, cztery. 5. Więc ta cięciwa nam to tak robi, jak widzisz. I co my mamy? Oj, ale głos zaczynam tracić. Miara kąta pisanego opartego na krótszym łuku jest równa. Czyli tak, musimy sobie zrobić kąt wpisany na mniejszym łuku. Czyli na tym, no nie, ten jest mniejszy łuk. I teraz tak, skąd ja wiem, ile on, ile tam mamy stopni? Nasz kąt cały, ten. Nazwijmy go alfa. To nasza alfa składa się z czego? Składa się z pięciu takich malutkich kawałków, no nie? A cały okrąg na ile kawałków został podzielony? Więc tak, okrąg podzielony na 12 kawałków, no nie? Czyli jeden taki kawałek to ile będzie miał stopni? 360 stopni razy 1/12, no nie? Trzeba to podzielić na 12. Czyli zostało nam 30 stopni. I skoro takich tu mam 30 stopni plus 30 stopni plus 30 stopni plus 30 stopni plus 30 stopni, to wiem, że moja alfa ma 150 stopni, tak? To teraz tak, beta. Co ja wiem o zależności między alfą a betą? Wiem, że moja alfa równa się 2 bety. Czyli 150 równa się 2 beta. Dzielimy na 2. Czyli beta równa się 75 stopni. Czyli odpowiedź D będzie odpowiedzią poprawną. Mam nadzieję, że to dla Ciebie tutaj jest wszystko super fajne i jasne. No i ostatnie zadanie. To jest takie. Wysokość trójkąta równobocznego o długości boku takim wynosi. I tu tak naprawdę trzeba podstawić do wzoru, który jest w tablicach. Ja właśnie go już wkleję nam. Tylko dojadę do niego. O, jest. I, no i znowu tutaj właśnie zadania. Powrotem tu.
Aha. W tablicach jest wzór na... Ups, spadł mi kalkulator. Wzór dotyczący trójkąta równobocznego. I wysokość jest określona takim wzorem. Więc mam, że H równa się A pierwiastek z 3 przez 2. U mnie moje A równa się pierwiastek z 2 przez 3, czyli pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3. Więc co ja robię? No podstawiam, czyli H to się równa pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 przez 2. Ping, ping. To się równa. Pierwiastek z 2 przez 1 to jest pierwiastek z 2 przez 2. Czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. No i na dziś już to wszystko. Wczoraj było 20 minut, dzisiaj jest 11. Tak, żeby wyrównać. Jak masz jakiekolwiek pytania, to pisz. I buziaki.